Pani marszałek, Wysoka Izbo, nie podzielam tutaj obaw kolegi posła Długiego dotyczących dobroczynnego wpływu wzrostu popularności pojazdów hybrydowych, bo tutaj chodzi tylko po prostu o to, że pojazd hybrydowy to taki, który praca silnika utrzymywana jest w swojej optymalnej pozycji sprawności. Silnik pracując szczególnie właśnie w ruchu miejskim, przy bardzo niskich obrotach i tak dalej, charakteryzuje się dużo gorszą sprawnością i choćby z tego tylko tytułu ilość emisji, powiedzmy sobie, będzie dużo wyższa, kiedy on nie jest hybrydowy. W hybrydowym po prostu prąd elektryczny w tym czasie działa i on ma sprawność grubo przekroczoną 90%, a silnik działa w tym momencie, kiedy jest optymalna jego możliwość pracy. Dziękuję. Dziękuję bardzo.